Wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 na Białogonie w Kielcach oficjalnie oddano do użytku. Inwestycja została zrealizowana w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Gratulować trzeba mobilizacji, bo żeby uzyskać pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego, trzeba było rzeczywiście mobilizacji, bo ilość tych oddanych głosów jest rzeczywiście imponująca. No i myślę, że dzielnica na tym zyskała, szkoła na tym zyskała, bo boisko, może to nie ostatnie słowo jeszcze dla tego terenu, są następne wyzwania, ale widać po twarzach dzieci, że to ma głęboki sens, taka budowa i takie inicjatywy. To jest wielkie szczęście, to było od początku wielkie marzenie, bo nie mieliśmy jak grać. Kłóciliśmy się ciągle o salę gimnastyczną między klasami i udało się i bardzo, to jest wielkie szczęście. Na tym boisku wreszcie będziemy mogli zagrać w piłkę, bo zawsze to był problem. Pierwotnie planowano budowę dużej sali gimnastycznej. Marzenia rodziców ostudził radny Witold Borowiec, który radził mierzyć siły na zamiary, a konkretnie na pieniądze, jakie z budżetu można dostać na daną inwestycję. Udało się. Udało się to dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, wszystkich tutaj tej dzielnicy Białogon. To jest pierwsza inwestycja realizowana z tego projektu obywatelskiego. Było ogromne zaangażowanie, cieszę się, bo to jest jakby wyróżnienie za tą aktywność. Aby wygrać, społeczność szkoły i całej dzielnicy włożyła wiele wysiłku. W ogóle nie trzeba było nikogo namawiać, tylko żeby zbierać te podpisy. Już jak wyszliśmy z taką propozycją, z takim projektem, że jest taka możliwość, że są pieniądze w zasięgu ręki, że właściwie to tylko zależy tylko i wyłącznie od nas, więc po prostu nie było żadnego problemu. Dzieci po prostu same podjęły te inicjatywy. Zbierały bez żadnego namawiania, nagabywania. Rozdawały rodzicom, babciom, dziadkom. Rodzice podawali dalej. No i tak poszło. Oddanie do użytku obiektu sportowego przypieczętował senator Krzysztof Słoń strzałem do bramki dzielnie bronionej przez dyrektor szkoły. Prezydent Kielc, inni goście oraz reprezentacja uczniów wzięli natomiast udział w mini turnieju piłki ręcznej. Teraz do dyspozycji uczniów oraz mieszkańców są dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej. Jedno do piłki ręcznej, drugie wielofunkcyjne, w skład którego wchodzą boisko do koszykówki i do piłki siatkowej. Powstała ponadto rozbieżnia do skoków dal. Z amatorstwa będzie profesjonalizm, zawodowstwo. Mam nadzieję, że dzieci chętnie teraz będą wychodzić na dwór na WF, bo zawsze był z tym problem. Woleli salę gimnastyczną. Myślę, że teraz będą woleli właśnie warunki zewnętrzne. Boiska zostały wyposażone w sprzęt sportowy, wykonano nowe oświetlenie oraz monitoring wizyjny. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 756 tysięcy złotych.